Hej, 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 z tej strony Łosiu, witam was w kolejnym materiale z gry RimWorld. Kto pamięta poprzedni odcinek, ten wie, że naprawdę dużo się działo. Ja osobiście też jestem pod solidnym wrażeniem tego, co miało miejsce. Wielki pożar, wielki kataklizm, wielka prawie katastrofa, bo dzięki obywatelskiej postawie naszych kolonistów udało się tutaj uniknąć jakichś większych strat. Zresztą zaraz sobie będziemy te straty podliczać. W tym odcinku będziemy odpoczywać głównie damy naszym kolonistom trochę czasu na to, żeby sobie odsapnęli. Chyba jeszcze rozbudujemy także nasz magazyn, naszą lodóweczkę, bo widzę, że jest już praktycznie całkowicie pełna. Już od razu to zlecę. Usuń obszar, nie, czekajcie, składowisko, wysypisko, zrobimy usuń obszar, zrobimy tak, o. O, tutaj już sobie usuwamy obszar, gdzie tutaj są obrona, meble, struktury, ściana. O, bach. I tak sobie to ładnie zrobimy. Potem zburzymy tą ścianę, no i wtedy będziemy mieli praktycznie dwie kolejne linie na żarełko. Tym bardziej, że sporo żarełka pojawiło się nowego po ataku koziorożców, czy żarełka, mięsa po prostu. Mamy tutaj trochę ciał kozic i tak dalej, więc je przerobimy na dania. Także prostych dań tutaj mamy sporo, one są w stakach chyba po 10. Aż dziwne, że nie da się więcej, trudno. Może nie powinienem tyle mrozić. Dobra, pierwszy rozkaz wydany. Mam nadzieję, że tutaj ekipa się tym zajmie. Właśnie, musimy jakiegoś budowniczego pierwszego. Angie będzie budowniczym naszym pierwszym. Się przyda. Tutaj Maddock jeszcze będzie rozmontowywał jakieś. Aha, bo on naprawia kable. Zupełnie o tym zapomniałem, że musimy sobie dostawić też wiatraki. Chociaż w sumie chwilowo nie. Zobaczcie, mimo tego, że wszystko pracuje pełną parą, baterie wciąż się ładują, tak więc ten generator geotermalny naprawdę spokojnie daje radę to wszystko utrzymać. A tutaj ściany się zrobiły, dobra, więc robimy rozbierz, 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 rozbierz. Rzeczy każe potem powynosić i zrobimy też, jaką tutaj mam podłogę? Ej, nie mam tutaj żadnej podłogi. Gleba, tu wszystko leży na ziemi. O, no to w lodówce trzeba też jakąś podłogę zrobić. Metalowe płytki, kosmiczny wygląd. Srebrne płytki, wolne w budowie, za to bardzo ładne, pasują do każdego rodzaju luksusowych pomieszczeń. Metal, srebro. Najużyteczniejsze w szpitalu, trzeba będzie tam szpital zrobić. Znaczy w szpitalu takie zrobić, a teraz zbudujemy drewnianą podłogę w lodówce. W szpitalu sterylne płytki. Ile tego srebra mamy? 693, 360. Połowę naszych zapasów srebra. No ale trzeba będzie te sterylne płytki tutaj ustawić. No szpital jednak jest taką rzeczą, na której nie warto oszczędzać. Znaczy prawo Murphy'ego mówi, że jeśli zaczniemy na niej oszczędzać, no to się na pewno na nas zemści. Więc mając w pamięci wydarzenia dni wczorajszych, jednak troszeczkę zainwestuję. Nasz magazyn prawie pełen. Widzę, że tutaj sama kukurydza praktycznie zalega. Trzeba będzie chyba zmienić kukurydzę. Mamy spory zapas kukurydzy, więc ja myślę, że powolutku zmienimy sobie tutaj na korzeń leczniczy. No. Kukurydza. Kukurydza będzie jeszcze robiona na tym polu, natomiast no, mamy jej zdecydowanie zbyt dużo. A szkoda, żeby to się zmarnowało, bo po prostu po pewnym czasie będą ta kukurydza nam będzie kisnąć. Co to jest? Łania. Tam łania. To jest łania. W porównaniu do stada dzikich koziorożców wyłaniających się z ognia. Moje wieżyczki powinny ją tutaj zaraz, kurde, wychłostać na całego. O, już wieżyczka widzę, że zaczęła.
No nie rób sobie jaj. No już, już, myślałem. Że tutaj zaraz, kurczę, ktoś... Myślałem, że jeszcze ta wieżyczka wybuchnie. To już byłaby żenada taka, że koniec. Myśliwy, okapi, myśliwego zróbmy. Myśliwi nie mają broń. Przecież myśliwa... Myśliwa ma właśnie... Czemu uratuj? Halo. Proszę mnie tutaj pobij, łanie na śmierć mieczorem. Łania, niestety. Do widzenia. Okapi, nie będziesz już myśliwym, bo po co natomiast łanie przenieś do magazynu. A właśnie, magazyn. Jeśli chodzi o magazyn, to obszary, składowisko rozszerzymy pięknie. Jaka temperatura w pomieszczeniu? Minus 18 stopni, czyli bardzo ładnie to wszystko zamrożone jest. Super. Właśnie, przydałoby się zlecić komuś sprzątanie, bo tutaj znowu, kurczę, syf jest taki, że koniec, zajmie się czyszczeniem. Angie też. I rynek. Brud jest zarezerwowany przez okapi. Proszę, tu wszyscy niech pozamiatają ładnie. Jak tam poziom piękna. O, już nie jest aż tak źle. Bywało gorzej. Natomiast jeszcze tutaj... Każe im posprzątać odrobinę. O. Nigdy nie sprzątanie. A, czyli mur jest takim, kurde, francuskim pieskiem, że on tutaj nie posprząta tego w ogóle. Dobra. A, to zdaje się Angie zwariowała ostatnio. Ze zmęczenia. Hattori Bof Mad Dog? A, czyli Mad Dog widzę, że mimo, że tutaj Angie jest z Renekiem, sypiają w jednym łóżku, Mad Dog ma ochotę coś tam zadziałać na trzeciego. Musi się chłop ogarnąć trochę. Ciekawe, czy jak ktoś jest po ślubie, to potem dostaje jakieś dziwne opinie. Deadman, kamizelka kuloodporna. O, może nie powinienem kazać jej tego nosić. Jeszcze taka podziurawiona. O kurczę, mamy brud. Na sterylnych płytkach. Dawaj okapi, do sprzątania. W szpitalu trzeba posprzątać. Tu jeszcze brud. Jeszcze w drzwiach brud. Jak tam poziom naszego pokoju? Trochę brudu tu jest, ok. Zajmij się czyszczeniem. Halo, weź proszę to czyść, okapi. Że gdzieś poleciała. Poleciała gdzieś. No trudno, i tak nie jest źle. Zdecydowanie ładnie już jest tutaj w naszym warsztacie. Tutaj się często brudzi. Z tego względu, że mamy przecież stół rzeźniczy w tym miejscu. Może zrobimy osobny skład na kukurydzę samą tutaj. Struktury, meble, struktury, struktury. Ściana, bo już mamy sporo tych ścian z piaskowca, więc można byłoby zrobić. Bo nawet takie po prostu duże, większe i do widzenia. Przyda się większy magazyn, potem to rozbierzemy oczywiście, tu będzie wyjście. Możemy rozebrać. Tutaj zostawimy filar. Psychiczne brzęczenie. Rzecz, której zawsze się obawiam. Natomiast teraz jest w miarę spoko, bo
żaden z moich kolonistów nie ma jakiegoś tam mega złego samopoczucia. No, tu mamy wejście, zaraz sobie zrobimy podłogi, podłogę z drewnianą albo z piaskowca, w sumie mogę już z piaskowca zrobić, żeby takiego pożaru nie było za mało w magazynie. No, trudno, to będziecie dobudowywać. Piaskowiec, super sprawa, kurde, działa jak pumeks na stopy. Co się dzieje? Dziadek, kurczę, zwariował. On przez to psychiczne brzęczenie rzeczywiście może mieć lipę ze względu na swojego Alzheimera, no ale przynajmniej, kurde, tutaj w miarę się trzyma. Bo zwariował w budynku, więc nie będzie mu na głowę padać i pozostali koloniści się nim zajmą. O, małe kobry. Nie wiem, czy widzieliście, ale w tym momencie jajko pękło i pojawiły się dwie małe kobry. Mała kobra Mozi i mała kobra Green. Tylko to są samce, samice. Kobra. Puszcza. Samica. A, czyli to są mężczyźni. Będziemy je traktować jako psy gończe. No właśnie, kto tutaj mógłby tresować najbardziej kobry? Rynek? Okapi rzadko rusza do walki, tak więc moglibyśmy ewentualnie jakoś nią fajnie sterować. Dobra, Okapi staje się naszą treserką pierwszą i dostaje rozkaz wytresowania od małych kobr. Od małego kobr. W dziedzinie spuszczania, czyli szczucia. No dobra. Miła odmiana po tym, co spotkało naszych kolonistów ostatnio. Tu mamy granit, mamy jeszcze piaskowiec. Mamy trochę piaskowca, 6 sztuk. Maddock tutaj rzuca podkowy. Fajnie to ustawiłem, że... proszę, zobaczcie, co się stało. Ktoś dostał kosza. Angie odrzuciła oświadczyny rynek. Rynek jest nieszczęśliwy z tego powodu. Czyli tym razem ślubu nie będzie. Angie, była partnerka. Też się lubią dalej, ale rynek niestety nie jest zadowolony. Minus 20. Dobrze, że... O, seks. Tutaj był obzykando. Był na weselu. No trzeba uważać, bo jak te minusy mu wejdą, to... O kurczę, minus 18 stałego. Na stałe minus 18 na sezon 9 dni. No to kurde. Mam nadzieję, że typ nie zwariuje. To by było bardzo niefortunne, powiem wam. Bardzo. Okej, telewizory kineskopowe wynalezione. Pianka gaśnicza. Może piankę gaśniczą? Dobra, se klikniemy piankę gaśniczą. Właśnie. Czyli kogo bierzemy? Mura. Mur będzie tutaj naszym badaczem. I tyle. Skoro się do niczego nie nadaje, to chociaż niech się wyszkoli w badaniach. No. No to powiem wam, że naprawdę teraz okazuje się, że tutaj taka mała mydlana opera się zrobiła. Katastrofa, odrzucone oświadczyny. Co tu się będzie działo po prostu? Przesprzątnąć mi te. A ona trenuje Greena, trenuje tą kobrę małą. Chyba się nie udało. Próbowano zacieśnić więzi z Green. No ale możliwe, że ona teraz będzie z Mad Dogiem coś kręcić. Dobrze, że mamy więcej tych łóżek takich dużych. Znaczy nie mamy. Właściciele rynek Angie. O, skoro oni się już nie spotykają,
To ja może Angie dam inne łóżko. Właściciel Mur Sheriff, dobra, dobry. Tandetny, o, to zrobimy tak. Wybierz właściciela Angie. Skoro oni się już nie spotykają, no to po co mają spać w jednym łóżku? To zdaje się nawet problem będzie robił. I rynek tutaj, wybierz właściciela rynek. Niech będzie, wszyscy śpią w pojedynczych, a tutaj mamy podwójny temat. Czemu sypialnia jest okropna? Przecież świetnie, a brud tu jest. Brud? Czystość bardzo brudna. A, dlatego tu wszyscy są tacy niezadowoleni. Bo brud jest po prostu. Czekajcie, tutaj trzeba kogoś uczynić sprzątaczem. Widzę, że wszyscy są. O, to weźmiemy temu. Mad Dog będzie sprzątaczem. Regularnie, w przerwach. No, już się zaczyna zamiatanko. Mad Dog zdaje się jeszcze też buduje czasami jakieś rzeczy. Budowanie 6, więc zrobimy mu tak, że będzie też budowniczym. Górnikiem, no i tyle, i super. Jak jest coś do zbudowania, to on będzie ogarniał, a jak nie, to będzie ładnie sprzątał. I zdecydowanie lepiej to wszystko wygląda teraz. Tutaj może jeszcze nie, ale myślę, że rynek zaraz ogarnie. Patrzcie, super. 24, tutaj donicy, kurde, super, kwiaty. Sam bym tam mieszkał. No, jeśli chodzi o teren po pożarze, no to mamy tutaj do przyniesienia jeszcze trochę kłód drewnianych. Powolutku natura zaczyna odrabiać te straty, bo pojawiają się pierwsze małe drzewka i tak dalej, i tak dalej. Ale no, dała mi w kość ta impreza z poprzedniego odcinka. Ze strachu się najadłem co niemiara. Dobra, jak tam nasza ekipa i jej samopoczucie? Potrzeby. Lekko boli. Klaustrofobia średnia. Jak to średnia? Przecież w chłopie, kurde, masz wielkie pomieszczenie. Co ty tutaj marudzisz? Czuję się źle. Lekko boli. Deadman spodnie. Przecież ktoś tam, kurde, spodenki nowe szył. To może trzeba więcej spodni naszyć, żeby nie było takich płaczów. Czuję się źle. Kamizelka, straszna sypialnia. Odrzucony przez Angie. Ale może teraz. Had to rebuff Mad Dog, czyli on znowu tam, kurczę, narzeka. Na rynek trzeba będzie uważać. To się może źle skończyć, no, to złe samopoczucie. Tutaj stół. Trzeba dostawić. Czy mamy jeszcze jakieś stoły? Zdemontowane, nie, to jest łóżko. To zaraz dawaj tutaj stół, meble. Tu, krótki stół. Jeden i drugi. A to w zasadzie to rozbierzemy. I każdemu włożymy do pokoju po tym, po fajnym krzesełku obiadowym. O, to też będzie dobry temat. Więc wszystko tutaj się rozmontuje i te krzesła obiadowe nawstawiamy. A nie, w tych to po jednym, przecież nie potrzeba dwóch, bo jedna osoba będzie. Ładnie. Tutaj poczekamy, aż się zwolni miejsce. No i super. I teraz zrobimy tak, że Mad Dog nie będzie budował. Będzie Angie budowała. Angie ma zdecydowanie wyższe budownictwo.
Tak więc będzie większa szansa na to, że zrobi jakieś tam wybitne krzesełka i tak dalej. No już zaczyna dłubać zwykłe arcydzieło. To może takie krzesło odinstalujemy i zbudujemy inne. Black Opossum. Krzesło czarny opos. Kto by nie chciał na nim siedzieć? Albo w sumie niech se stoi. Może ktoś tutaj będzie siedział. O, rynek już znosi fajans. O, karabin. Karabin trzeba zabrać. Rynek kto tam nie wziął, bo tutaj... Landale chyba. Strzelanie, ekwipuj karabin. No, zostawiła karabin jak zwariowała. A może to Angie była? Nieważne, ten karabin tutaj leży od czasu tego pożaru, czyli dosyć długo. Dobrze, że powiększyłem tutaj naszą miejscóweczkę. Zlecenia, dobre danie, 25 na 30, no i super. Dobre dania schodzą. Wszyscy są zadowoleni, smakowitości tutaj, maliny, mięso ze słonia i ryż, kurde, słonina w malinach. Jeszcze z ryżem i cynamonem. Brzmi dobrze. Okej, okay, powiem wam, że chyba naprawdę ładnie nam teraz to wszystko poszło. Udało się wszystkich postawić na nogi. Wyjątkiem jest rynek, który tutaj ze względu na odrzucone oświadczyny trochę mu siada samopoczucie. O, jeszcze na koniec rozbłysk słoneczny, wyłączę urządzenie elektryczne. Mam nadzieję, że nie zepsuje się żarcie przez tą dobę. No to byłoby smutne, jakbym stracił to całe żarełko. I tutaj mamy jeszcze w pomieszczeniu 0 stopni. 2 już temperatura zaczyna rosnąć. ...168 jaj, kukurydza, czyli będziemy mieli jajecznicę z kukurydzą. No. Ale dobrze, wracając, powiem wam, że naprawdę dobrze się tutaj to wszystko poukładało. Nasza ekipa, tak jak powiedziałem, już mam wrażenie, że odzyskała pełni sił. Okazuje się, że ładnie nam poszła produkcja żarełka. Mamy sporo zapasów, różne składniki, które pozwolą nam na to, żeby się utrzymać przy życiu. Do tego jedno z tych pól kukurydzianych zamieniłem na pola, gdzie będziemy robić zioła leśnicze. Będę je sprzedawał nadciągającym kupcom, o ile oczywiście będą chcieli je kupić. Natomiast na kukurydzy produkuję mniej z tego względu, że magazyny są pełne tej rośliny, tak więc no, wypadałoby trochę zużyć. Albo jak ktoś oczywiście przyjedzie chętny kupić, to mu sprzedamy. No, skończyły się wyładowania elektromagnetyczne, lodówka znowu działa i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie przypuszczałem, że to powiem, szczególnie, że wielki kataklizm za nami. Grał dla was Wusiu, a to był RimWorld. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to warto przycisnąć guzik subskrypcji, jeszcze obok tego taki dzwoneczek oczywiście, także zachęcam do oceniania filmu i wyrażania swoich opinii w komentarzach.